Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam już teraz na prognozę pogody. A w pogodzie będzie jesiennie. Jutro oddziaływać będzie nad Polską front atmosferyczny, który przynosić będzie opady deszczu. Najintensywniejszych spodziewajmy się na Podkarpaciu. Pogodnie, dość słonecznie i bez opadów będzie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam również cieplej, bo napływać będzie ciepło z nadmorza Czarnego. Tu nawet 24 stopnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur, również temperatura nieco niższa. Tu maksymalnie 18-19 stopni. Uważajmy, bo w całym kraju powieje porwisty wiatr i to on obniżał będzie temperaturę odczuwalną. Sprawdźmy już teraz mapy dla Dolnego Śląska. Noc w naszym regionie pochmurna z opadami deszczu, które chwilami mogą być intensywne. Na termometrach 8 stopni w Jeleniej Górze, 13 stopni we Wrocławiu. Poranek niestety nie będzie przyjemny, zachmurzenie będzie duże, wciąż występować będą opady deszczu. Druga część dnia bardziej optymistyczna, mamy szansę na słoneczne chwile, na przejaśnienia, a temperatura, proszę spojrzeć na mapę, nie będzie wysoka. Jutro maksymalnie na Dolnym Śląsku 10 stopni w Jeleniej Górze, 14 w Legnicy, najcieplejszy Wrocław tu 17 stopni. Ciśnienie będzie się wahać i w południe na wrocławskich barometrach 978 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty. Biometr niestety niekorzystny, warunki drogowe na początku dnia złe, w drugiej części dnia poprawią się do dobrych. Na dziś to wszystkie informacje. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.